Dziś chciałabym zaprezentować Wam, w jaki sposób możemy wykorzystać jajko, które wykonaliśmy wcześniej za pomocą papieru i gipsu. Jest tutaj oczywiście wycięte. Oczywiście to jajko będzie nam potrzebne. Myślę, że wykorzystamy również do tej kompozycji plaster drzewa. Mech jest nam potrzebny, klej na gorąco, gąbka florystyczna do sztucznych kwiatów oraz sztuczne kwiaty. Wykorzystamy być może jeszcze gałązki, piórka, jajeczka. Zobaczymy, jak będzie nam kompozycja się prezentować. Już okleiłam mchem. Teraz będziemy wkładać naszą gąbkę szarą do wnętrza. Możemy, jeżeli ktoś nie ma gąbki florystycznej, może włożyć szklankę z wodą i zastosować po prostu żywe roślinki. Przyklejamy gąbkę, klejemy gorąco. Gąbka musi wystawać nieco, dlatego że chcę zastosować tutaj takie spływające rośliny. Teraz będziemy już ozdabiać roślinami sztucznymi. Zaczynamy od roślin zielonych. Ja zawsze robię sobie podstawę z roślin zielonych. Tutaj fajnie będzie ta trawka się prezentować. Ale przecinamy sekatorkiem. Jeszcze troszeczkę musimy urozmaicić tą naszą zieloninkę. Staramy się pokryć naszą całą gąbkę florystyczną. Teraz chcę tutaj nadać taki kształt spływania tych roślinek, więc będę wbijała dołem, żeby one wychodziły tak spod naszej roślinności całej. Ja jeszcze póki co, to chcę tutaj naszą gałązkę i chciałabym też na niej umiejscowić gniazdko. Świetnie się trzyma. Zaraz umiejscowimy gniazdko. No, wydaje mi się, że będzie dobrze.
Teraz jeszcze będziemy wkładać, ja będę wkładać kwiatki. I tu już jest nasza inwencja twórcza, kreatywność. To jakie lubi, takie zastosuje, tak? Ja chcę, żeby dzisiaj było kolorowo, wiosennie. Jeszcze żeby jajko nawiązywało do tutaj, do spodu, zastosuję jeszcze mech na nim. Zastosuję jeszcze jajka. Przyklejamy klej na gorąco, ostrożnie, żeby klej nie był za gorąco, bo są to jajka stropionowe. A wiadomo, że stropion się może stopić. Jeszcze. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ta kompozycja i być może, że wykonacie taką podobną. Zachęcam Was do zrobienia czegoś takiego na Wielkanoc.